Adam, witaj w Polsce, w Toruniu i w Trójce. Przyjechałeś do Torunia nie tylko po to, aby odebrać nagrodę specjalną dla aktora. Toruń to także początek promocji najnowszego filmu z twoim udziałem, czyli Ferrari. Kiedy oglądałem ten film, starałem się znaleźć jakąś analogię do ciebie i tak sobie pomyślałem, że w sumie, tak jak Enzo na początku nie przyjęto do Fiata, tak ciebie do szkoły aktorskiej. Nadal nie ukończyłem. To ciekawe. Czy Enzo to bliska tobie postać? Utożsamiam się z jego myśleniem. On także nie lubił. Albo inaczej, on ma coś takiego w sobie, to coś to idealizm. Podczas kręcenia też taki jestem. Jest wiele rzeczy, które nas łączą. Starałem się zostać aktorem, jak miałem 18 lat. Lecz wiesz, z racji tego, że jestem z części Stanów Zjednoczonych, w której aktorstwo nie jest rozwinięte, to się nie udało. Zdarzało mi się grać w jakichś małych filmach, czasem grać samemu w teatrze. Grałem niczym, jakbym był na Marsie. Rozumiesz. Nie miałem związku, styczności z tym prawdziwym światem kina. Nie miałem rodziny, która miałaby styczność z przemysłem filmowym. Nie miałem wiedzy o tym, nie znałem praw, jakimi rządzi się aktorstwo. Więc aktorstwo nie mogło we mnie od tak wniknąć. Enzo dorastał we Włoszech i znał więcej języka wyścigowego niż ja tego aktorskiego, ale też był poza światem, w którym chciałbym być. Czuł się, jak chyba każdy się czuł. Gdy zdajesz sobie sprawę, gdzie chciałbyś być, a gdzie jesteś. Różnica w jego przypadku nie mogła być większa. To jest coś, co nas łączy. Ta różnica to coś, co inspiruje, pcha do pracowania nad sobą, ponieważ nie masz żadnej innej opcji. Gdy pracowałeś nad domem Gucci, powiedziałeś, że nie możesz się doczekać, aż przestaniesz być tą postacią. Czy przy tym filmie miałeś tak samo? Z każdą pracą tak mam. Zawsze czekam na jej koniec. Ale mam coś jeszcze. Znów pojechałeś kręcić do Włoch. Coś może wisi w powietrzu, może miłość do Włoch. Głównymi powodami, dla których zdecydowałem się wystąpić w tym filmie, był fakt, że to film Michaela Manna oraz to, że pasował mi termin, w którym były kręcone zdjęcia. Naprawdę nie myślę tak jak wielu aktorów, że jeśli już zagrałem kogoś z Włoch, to nie mogę zagrać kogoś innego z tego kraju. Kluczem jest scenariusz. Kluczem jest także to, że znów kręciłem z Michaelem. Wcześniej przy Gucci'm ważne dla mnie było, że mogłem pracować z Ridleyem Scottem. Reszta poszła sama. To był impuls. Ale tak, jest coś w tym kręceniu we Włoszech. Jedzenie jest dobre, naprawdę dobre i kultura tam żyje. Rzeczywiście, to nie jest złe miejsce do kręcenia. O Gwiezdnych Wojnach powiedziałeś kiedyś, że to nie jest kino, o jakim myślałem, gdy zdawałem do szkoły aktorskiej. Czy Ferrari to już jest to kino, kiedy zdawałeś do szkoły aktorskiej? Nie pamiętam tego cytatu. Powiedziałem, że nie myślałem o czymś takim jak Gwiezdne Wojny. Tak, pracując jako aktor. To ma sens. Chodzi o to, że chciałem pracować jako aktor, ale nigdy nie myślałem o tym konkretnym filmie. Myślę, że chodziło mi o to, że praca nad Gwiezdnymi Wojnami nie wydała mi się celem możliwym do osiągnięcia. Wiesz, Ferrari to także nie jest produkcja, o której kiedykolwiek myślałem. To praca z Michaelem Mannem zawsze była tym czymś, co chciałem robić, ponieważ jego filmy... Kocham jego filmy. Naprawdę byłem szczęśliwy, że mogłem z nim pracować. Tak sobie myślę, że będąc w takiej sytuacji jak ty, no dość łatwo jest chyba stracić skromność, bo z jednej strony podczas pracy słyszysz, że jesteś najlepszym aktorem swojego pokolenia, to powiedział Martin Scorsese. Z drugiej strony wciąż obracasz się w świecie bogactwa. Na początku Gucci, teraz Ferrari, ale jeszcze z innej strony wciąż omijają cię Oscary, choć w sumie w tym roku Ferrari jest na Oscarowej giełdzie. Myślisz o tym? Nie mam na to żadnego wpływu. Myślę, że jeśli to się wydarzy, to będzie wspaniale. Jeśli nie, to tak też się zdarza. Uwierz mi, nikt nie robi filmu takiego jak Ferrari z myślą o tym. Na planie nie ma rozmów, kiedy kręcimy na ten temat, o tym, co wydarzy się później.
Ja się skupiam na tym, jak nie zmarnować okazji, jaką jest zagranie w filmie o danej kulturze, która jest inna niż moja. To jedyna rzecz, o której myślę. A czy potem za moją grę będzie nagroda Akademii, to już jest poza moją kontrolą. Ostatni film 65 zrobiłeś dla syna, który uwielbia dinozaury. Co z tego, że powiedział, że nigdy nie obejrzy tego filmu, bo jest za straszny? Zawsze lubiłem samochody, ale nie było mnie na nie stać. A teraz mieszkam w Nowym Jorku, a tutaj możesz mieć tylko jeden lub dwa samochody. Wiesz, bo nie ma tutaj dużo miejsca. Ale tak, kocham samochody. Następny film o metrze chyba. Tak, dokładnie. Albo o nowojorskim maratonie. Tak, biegający film. Adam, bardzo dziękuję za rozmowę.